Za górami, za lasami, z dala od tęczowych dolin, gdzieś daleko w Rosji, grupa śmiałków w ściśle tajnym ośrodku szkoleniowym poddawana jest morderczemu treningowi. Zaplanowany na 2077 rok lot na Marsa to będzie nie lada wyzwanie. Ciało przyszłego kosmonauty zatacza koło. W przyszłości ten trening przyda się choćby po to, by ten astronauta nie krzyczał jak ta amerykańska aktorka w filmie Grawitacja. Ruch po okręgu może przybierać bardzo różne formy, i przykłady tego ruchu można mnożyć bez końca. W tym momencie widzicie kilka z nich. Zanim jednak opowiem o ruchu po okręgu, muszę zapoznać was z kilkoma pojęciami, które go opisują. Zacznijmy od częstotliwości. Ta wielkość fizyczna informuje nas jak często dochodzi do jakiegoś zdarzenia. Im częściej zdarzenie występuje, tym większa częstotliwość. W tym momencie mamy małą częstotliwość, a teraz przechodzimy do ataku frontalnego na nauczyciela i mamy olbrzymią częstotliwość. Wzór na częstotliwość wygląda następująco. W liczniku jest liczba zdarzeń, np. obroty koła, a na dole w mianowniku jest czas, w których te obroty zostały wykonane. Czas podajemy zawsze w sekundach. Samą częstotliwość wyrażamy w hercach i oznaczamy małą literką f. Kolejna wielkość fizyczna opisująca ruch po okręgu to okres. Jak sama nazwa wskazuje, jest to czas jednego pełnego cyklu. Może to być czas lotu papierka. Czas jednego pełnego drgania albo jednego pełnego obiegu wokół Słońca. Wzór na okres wygląda następująco: w mianowniku mamy liczbę zdarzeń, a w liczniku czas tych zdarzeń. Okres najczęściej wyrazimy w sekundach, a jego symbolem jest duża litera T. Wzór łączący okres z częstotliwością wygląda następująco. Mówimy więc, że częstotliwość to odwrotność okresu, choć raczej nie uważałbym tego za wyszukaną definicję. Z wymienionymi wielkościami mogliście spotkać się na lekcjach fizyki w szkole podstawowej, gdy omawialiście ruch drgający. Kolejna wielkość, którą trzeba by zrozumieć, to miara łukowa kąta, tak zwany radian. Definicję tego czegoś poznacie na matematyce. Ja Wam zapiszę wzór i powiem, po co to stosować. Chodzi po prostu o zamianę jednostek. To tak jak ze zmianą z kilometrów na metry. Tyle tylko, że w przypadku kąta zamieniamy stopnie na radiany. Można przy tym korzystać z wcześniej podanego wzoru albo z proporcji, wiedząc przy tym, że 2π to 360 stopni. Natomiast ile wynosi wartość π? No to chyba wiecie, a dla zapominalskich podaję przybliżoną wartość do dwóch miejsc po przecinku. Następna wielkość to prędkość kątowa. Informuje nas o tym o jaki łuk koła Podany w stopniach lub radianach, ciało obróciło się w pewnym czasie swojego ruchu. Wielkość tę najczęściej podajemy w radianach na sekundę. Łączy się ona z okresem albo częstotliwością w następujący sposób. Prędkość kątową oznaczamy literką, którą zwiemy omega. Im większa prędkość kątowa, tym szybciej obraca się ciało. Istnieje też coś takiego jak wartość prędkości liniowej, zwana też szybkością liniową. Ta wielkość jest związana z taką klasyczną dla nas prędkością, a jej jednostka to metr na sekundę. Występuje kilka wzorów na tę wielkość fizyczną, a ich wykorzystanie uzależnione jest od tego, co w zadaniu znamy i co jest nam potrzebne do obliczeń. Istnieje też pewien związek między prędkością kątową a prędkością liniową, który wyrażamy w następujący sposób. Jeśli chodzi o wartość tej prędkości liniowej, to należy pamiętać, że przy tej samej prędkości kątowej ciało może poruszać się z różną wartością prędkości liniowej, która jest tym większa, im większy jest promień, po którym porusza się ciało. Niestety, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej i jest jeszcze wiele pojęć do ogarnięcia. Kolejne pojęcie to przyspieszenie dośrodkowe, przyspieszenie liniowe i przyspieszenie kątowe, które wyrażają się następującymi wzorami. Przyspieszenie dośrodkowe występuje w ruchu po okręgu zawsze i to właśnie ono powoduje zmianę kierunku i zwrotu wektora prędkości. To co ważne, to jest to, że nie wpływa ono na wartość tej prędkości liniowej. Przyspieszenie styczne zaś to takie, które powoduje wzrost albo spadek wartości prędkości liniowej. Przyspieszenie styczne ma kierunek dokładnie taki, jak aktualna prędkość i jest styczne do obwodu okręgu, po którym porusza się ciało. Przyspieszenie kątowe oznaczane symbolem epsilon jest związane z prędkością kątową w następujący sposób. Podobnie jak pomiędzy prędkością kątową a prędkością liniową istniała zależność, tak i pomiędzy przyspieszeniem kątowym a przyspieszeniem również istnieje pewna zależność. Równie ważna jest znajomość równań ruchu w ruchu po okręgu. Na całe szczęście łatwo je zapamiętać, o ile znamy ogólne równanie ruchu w klasycznych ruchach po linii prostej, o których opowiadałem w poprzednich filmach. Mamy więc tutaj pokonaną drogę wyrażoną w kącie radianach lub stopniach, ale też prędkość chwilową kątową w funkcji czasu wyrażoną w stopniach na sekundę albo radianach na sekundę. Na podstawie przedstawionych równań ruch po okręgu można podzielić na dwa rodzaje. Taki, w którym ciało porusza się ze stałą wartością prędkości, czyli szybkość obrotu nie zmienia się, oraz taki, w którym wartość prędkości zmienia się w czasie tego ruchu. Może wzrastać liczba obrotów w czasie, albo ta liczba obrotów maleje. Teoretycznie nie musicie się uczyć tych wszystkich wzorów i równań, ponieważ wiele z nich wynika z przekształceń równań podstawowych. Zresztą większość z nich znajdziecie w karcie wzorów, więc proponowałbym raczej skupić się nad ich rozumieniem niż nad nauką na pamięć. To nie historia, wy to musicie rozumieć, a nie wykuć bezmyślnie na pamięć, podzielając utarte schematy jak te owce. Mając już skondensowaną wiedzę, możemy przejść do czegoś przyjemniejszego: zadań. Na podstawie tego doświadczenia należy ocenić prędkość kątową i liniową bieżnika opony dla obracających się kół. Wyznaczyć też należy okres i częstotliwość obrotu kół oraz kąt, o jaki obróci się koło w czasie 3,1 sekundy od chwili startu. Należy też wskazać wartość przyspieszenia dośrodkowego działającego na bieżnik opony. W zadaniu przyjąć należy, że średnica opony to 30 cali, a koło obraca się ze stałą częstotliwością. Dla ułatwienia zadania film został spowolniony czterokrotnie. Aby obliczyć to, o co nas proszą, musimy ustalić czas jednego pełnego obrotu. Ciężko będzie to zrobić patrząc na bieżnik koła, bo obraca się zbyt szybko. Łatwiej ustalić ten czas na podstawie śrub mocujących koło do piasty. Szybkość liniowa śrub i bieżnika opony jest zupełnie inna, natomiast ich prędkość kątowa jest jednakowa. Aby zmniejszyć niepewność tego pomiaru, lepiej wybrać dłuższy fragment filmu dla kilku obrotów kołem. Otrzymany czas będziemy dzielić przez cztery, ponieważ film został spowolniony czterokrotnie. Teraz mogę obliczyć okres i częstotliwość. Znając okres, obliczę prędkość kątową, która w tym momencie wyrażana jest w radianach na sekundę. Znając zaś średnicę, obliczę promień tej opony, a cale zamienię na metry. Teraz obliczam prędkość liniową krawędzi bieżnika opony. Obliczę jeszcze przyspieszenie dośrodkowe. Na zakończenie korzystam z tego dziwnego wzoru na obrót w ruchu po okręgu. Wynik wychodzi w radianach. Wartość przeliczył jeszcze na stopnie. No i w ten sposób rozwiązałem to zadanie. Mogę przejść do kolejnego. Tym razem spróbuję oszacować opóźnienie kątowe i początkową prędkość kątową, jaką posiadało koło w teleturnieju koło Fortuny. Z fragmentu rozgrywki jestem w stanie wyznaczyć czas od rozpoczęcia do zakończenia ruchu opóźnionego. Muszę też ocenić kąt, jaki zatoczyło koło. No i co ciekawe, wynosi on 360 stopni, ponieważ prowadzący puścił koło w momencie, gdy środkowy dziubek wskazywał 250 zł, no i koło zakończyło swój obrót właśnie na tym polu. Wzbogacona o te informacje jestem w stanie wyznaczyć prędkość kątową początkową no i przyspieszenie kątowe z równań ruchu. Pamiętam przy tym by zamienić stopnie na radiany. Narysuję jeszcze wykres prędkości kątowej od czasu oraz wykres zakreślanego kąta od czasu. W ten właśnie sposób wygląda model obrotu tego koła. Zadanie z ruchu po okręgu w takiej bezpośredniej formie, niezwiązanej z siłami albo innymi zjawiskami, są rzadko spotykane na egzaminie. Tutaj przedstawiłem przykładowe zadanie z tego ruchu. Jego rozwiązanie znajdziecie na końcu filmu. Po tym filmie powinniście wiedzieć, czym jest ruch po okręgu i jakie rodzaje ruchu występują. Warto podać też kilka przykładów z życia i na podstawie tych przykładów omówić ruch. Należy znać albo przynajmniej kojarzyć wszystkie wzory choćby z tego powodu, bo ich znajomość w trakcie omawiania bryły sztywnej, prawa powszechnego ciążenia albo ruchu ładunków polu magnetycznych będzie niezbędna. Świetnie, jak wykażecie się umiejętnością stosowania tych wzorów w zadaniach, na jakie pewnie natraficie się niebawem w szkole. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie z projektu Fizyka. Cześć!